Dzień dobry w 2020 roku. Mamy nadzieję, że święta minęły Wam w przyjemnej atmosferze i że świetnie bawiliście się na sylwestrowych imprezach. Początek każdego roku to moment, w którym wielu z nas postanawia coś zmienić w swoim życiu. Dlatego robimy postanowienia noworoczne. Szczerze się przyznam, że nie pamiętam, abym kiedykolwiek spełnił któreś z moich postanowień. Dlatego w tym roku nie mam żadnych. Zdecydowaliśmy oboje podejść do tego tematu z nieco innej strony. Przygotowaliśmy po kilka intencji, które chcemy spełnić w nadchodzącym roku, ale bez spinania się. Są to rzeczy, które jeśli się nie udadzą lub stracimy zapał czy motywację do zrobienia ich, nic się nie stanie. Nie będziemy się czuć rozczarowani, ale na pewno będziemy się czuć bardzo dobrze, jeżeli spełnimy coś lub może nawet wszystko z tej listy. Odcinek o noworocznych intencjach. Zapraszamy! Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Zdecydowanym numerem jeden na mojej liście jest bieganie. Ostatnie kilka miesięcy było dla mnie motywacyjnie bardzo trudne. Nie mogłem się zebrać sam w sobie do tego, aby po prostu założyć buty i wyjść z domu. W tym roku chcę to zmienić. Za cel obrałem sobie przebiegnięcie 120 km w miesiącu. Rozbiłem to sobie na 3 biegi tygodniowo, średnio po 10 km na bieg. Z doświadczenia wiem, że taki system dobrze się sprawdza w moim przypadku, gdyż kiedyś tak już robiłem i było to bardzo fajne rozwiązanie dla mnie. Jak zapewne wiecie z naszego Instagrama oraz poprzednich odcinków, niedawno przeprowadziliśmy się i teraz za domem mam piękny park, w którym na pewno odkryję wiele pięknych biegowych ścieżek. I wierzę, że jeżeli wpadnę z powrotem w tą rutynę i wkręcę się z powrotem, to uda mi się to osiągnąć. Jako dodatek do biegania chciałbym też wpleść jeszcze w ten program 1 godzinę basenu tygodniowo. Tak, więcej ruchu jest też na mojej liście noworocznych intencji, ponieważ największą żałością zeszłego roku dla mnie jest to, że byliśmy tylko raz na rowerach. Więc w tym roku chciałabym skorzystać z dobrodziejstw naszego parku za ogródkiem i więcej spacerować, więcej się ruszać, a także więcej leżeć na pranamacie. Ten jedyny raz na rowerze w zeszłym roku to moja zasługa, ponieważ mój rower rok temu rozebrałem na części i dalej w częściach pozostaje, ponieważ postanowiłem zrobić projekt renowacji tego roweru, ale gdzieś po drodze straciłem motywację. Dlatego jest to kolejny punkt na mojej liście, aby skończyć renowację roweru do końca świąt wielkanocnych. Także jak przyjdzie już naprawdę ładna pogoda i długie dni, to żebyśmy mogli sobie w ciepłe letnie wieczory oboje wsiąść na rower i pojeździć po okolicznych wioskach. To jest moje najlepsze wspomnienie z 2018 roku, jak byliśmy w taki gorący, upalny w Anglii dzień o 21 na rowerze i takie ciepłe powietrze owiewało nas. Jak sobie jeździliśmy. Super rzecz i bardzo mocno kibicuję Sebastianowi, żeby dokończył ten swój projekt i żebyśmy mogli w końcu razem wyruszyć w świat. Kolejną moją intencją na nowy rok jest więcej czytać, więcej się uczyć, więcej robić kursów, więcej poznawać nowych rzeczy, ponieważ tak czuję, że mam w sobie taką ogromną chęć rozwoju i próbowania swoich sił i mam też odwagę do tego, żeby ponosić porażki i obserwować, jak słabe efekty będą miały moje początkowe działania, ale bardzo, bardzo chcę szukać nowych pasji. Dla mnie nowością w 2020 roku oraz skokiem na głęboką wodę będzie spróbowanie sił w swoim własnym biznesie.
Jest to coś, co chodzi mi po głowie już od dłuższego czasu i postanowiłem, że 2020 rok to będzie ten, w którym przynajmniej dam sobie szansę na to, aby sprawdzić się w tym na pewno trudnym dla mnie oraz wymagającym wyzwaniu. Moją kolejną intencją na nowy rok i takim życzeniem, które mam dla nas obojga, jest to, żeby częściej odwiedzała nas rodzina i przyjaciele. Żeby znaleźli w swoich harmonogramach trochę czasu, żeby tutaj do nas przylecieć, trochę pożyć z nami naszym życiem, spędzić razem czas. To jest coś, czego bardzo mi brakuje, za czym bardzo tęsknię i mam nadzieję, że wszechświat będzie sprzyjał tej mojej intencji. Mam też nadzieję, że nasi bliscy tego słuchają i wezmą sobie to do swoich serduszek. No pressure tak zwany. Wiemy, że nas słuchacie. Oczywiście my sami staramy się jeździć do Polski i spotykać się z naszą rodziną i przyjaciółmi jak najczęściej tylko możemy. No ale niestety nie jest to też tak często, jakbyśmy chcieli. Dlatego bardzo fajnie by było, gdyby więcej bliskich nam osób odwiedzało nas tutaj w Anglii na miejscu. Podróżowanie i odwiedziny bezpośrednio wiążą się z kolejnym punktem na naszej wspólnej tym razem liście, czyli wyruszanie i poznawanie świata. I w tym roku ja chciałabym lepiej poznać Anglię. Oczywiście na pewno wyruszymy na jakieś wakacje dłuższe, ale weekendy i wolne dni chciałabym poświęcić właśnie na poznawanie innych hrabstw. I mam nadzieję i bardzo, bardzo chciałabym w tym roku odwiedzić brytyjskie wyspy. Jest kilka miejsc w Anglii, ogólnie w Wielkiej Brytanii, bo to nie tylko w Anglii, które marzy mi się, żeby zobaczyć od wielu, wielu lat i tak naprawdę żyjemy tutaj od prawie 5 i nigdy w życiu nie byłem tak blisko tych miejsc, jak jestem dzisiaj, a nadal tam nie byłem i uważam to za trochę taką małą porażkę w naszym wykonaniu, że będąc tak blisko i mając te miejsca na wyciągnięcie ręki, jeszcze tam nie byliśmy. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się tak planować weekendy, żeby przynajmniej jeden w miesiącu spędzać gdzieś dalej. Ostatnim punktem na mojej liście noworocznych intencji jest bardziej świadome spędzanie czasu. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym wyeliminować w tym kontekście, jest poranne scrollowanie telefonu, Instagrama, poczty, Facebooków, sprawdzanie powiadomień jeszcze w łóżku, zanim w ogóle wstanę. I mam na to pomysł taki, że po prostu telefon będę zostawiać w kuchni i nie zabierać go do sypialni. I dzisiaj tak zrobiłam i poszło mi super, więc pierwszy sukces w noworocznych intencjach na moim koncie już jest. A co się z tym wiąże, to chciałabym ten zaoszczędzony czas wykorzystać na rozwijanie naszego podcastu, ponieważ sprawia nam to ogromną radość i mamy nadzieję, że za rok o tej porze spotkamy się w jeszcze szerszym gronie. Ale rozwój podcastu to nie tylko szersza grupa odbiorców, ale też lepsza jakość naszych nagrań oraz ciekawe tematy i być może goście. To też rozwijanie naszych umiejętności, umiejętności składnego przekazywania naszych myśli i ładnego wysławiania się, więc mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas właśnie czasem rozwoju, czasem takim, w którym po prostu będziemy na tym gruncie zawodowym i prywatnym stawać się jeszcze bardziej świadomymi, kompetentnymi osobami. Pozostając jeszcze na chwilkę w tematyce podcastów, chcieliśmy Wam polecić nową inicjatywę, która wystartowała 1 stycznia. Jest to strona internetowa najlepszepolskiepodcasty.pl. Jej twórcy polecają najlepsze polskie podcasty i wysyłają... Surprise, surprise! I obiecują wysyłanie ciekawych odcinków w regularnych newsletterach. Dlatego jeśli chcecie mieć dostęp do wyselekcjonowanych treści, serdecznie Was zapraszamy do zapisania się na ich listę mailingową. My tak zrobiliśmy i z niecierpliwością czekamy na to, co otrzymamy. Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam samych wspaniałości w nowym roku. Prosimy Was jak zawsze o pozostawianie pozytywnych opinii w Waszych ulubionych aplikacjach do podcastów, ponieważ pomaga to nam docierać do nowych słuchaczy i daje naprawdę pozytywnego kopa i motywację do nagrywania kolejnych odcinków, której potrzebujemy. Pozdrawiamy z naszego zasmarkanego świata. Trzymajcie się ciepło. Servus! Dobrego piąteczku! Ty, poszło nieźle. Turum, 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 intro. Turum, intro. Nawet zero smarku. To prawda i zero charchnięć, chrumknięć, szurumburań. To teraz poszurumburam trochę. To jest jak gulga. Coś
specjalnie tak wciągasz tą herbatę. Tak. No na tak, początku. Tak, no. No po co? Lubię gulgi. O bardzo fajnej inicjatywie. Chcieliśmy wspomnieć o bardzo fajnej. Fajej. Czemu ja nie potrafię powiedzieć fajnej? Ale już tylko słowem kończącym. Nie słowem kończącym. Boże, jaka tam bez sensu. Chcieliśmy. Weź się na skupcie, no, jedno zdanie. Przecież staram się, no jedno zdanie. You had one sentence to say. You had one job. No. Nazywa się to Najlepsze Polskie Podcasty. Jest to strona www. No ale nie, no ale dlaczego mi weszłaś tak strasznie w słowo? Przepraszam, ale bo nie powiedziałeś. No. I na... Przecież ja zawsze mówię dobra. To ty teraz powiedz szufla. Nie, to ty powiedz szufla, ja powiem znowu. Nie. Ja chcę dobrego. To jest moje. Ja wymyśliłam. Mów szufla. Szuflada. Ty to szuflada. Powiedz ładnie. Blup.